Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Pomidorowy.pl i witam was w nowym let's playu na moim kanale. W zasadzie to można by powiedzieć, że jest to bardziej maraton, dlatego że jest to nagrywane już po raczecie Gladiator. Tak więc witam was w pierwszym maratonie z dwóch z nowej serii na moim kanale, która być może wam się spodoba. Być może ktoś jest lub był, który chciał, żebym ograł tę serię na kanale, więc no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na nowy let's play i zarazem pierwszy maraton z... Uwaga, 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 znajdźmy tę gierkę najpierw. Sly Raccoon albo Sly Cooper and Devious Raccoonus, czyli inaczej Sly 1. Więc nie pozostaje mi nic innego, moi drodzy, jak zaprosić was do oglądania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mamy tutaj ostrzeżenie. Sanzaru Games, czyli twórcy Sly'a. Bardzo dobra firma swoją drogą. No i gierka powstała w 2002 roku, jak zresztą widzicie. Okej, całkiem spoko title screen, nie powiem, że nie. No i jak widzicie, nasz Sly to jest shop pracz, który tak na dobrą sprawę nie jest dobrą postacią. To muszę tutaj zaznaczyć, dlatego że jesteśmy złodziejami, czyli bardziej takimi antagonistami niż protagonistami, jeżeli mam być szczery. No bo wiecie, w końcu nie jest to czynienie dobra, tylko czynienie zła, wiadomo o co chodzi. Ale dobra, możemy sobie tutaj wejść oczywiście w menu i może dla szybkiego sprostowania jeszcze raz synchronizacja, tak więc dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, ok. Tutaj mamy kontrolki, tak dla osób, które są ciekawe, jak mniej więcej się gra Sly'em. No i co mogę tutaj? New game, oczywiście zapisujemy sobie. Sly, come in! Sly! Do you read me? Yeah, I read you. Loud and very loud. Sorry, I'm a little nervous. Trying to break into police headquarters does that. Get over it, Bentley. You're safe in the van. I'm the thief here. I've got to steal that file from Inspector Carmelita Fox. Well, count on me to be your eyes and ears, buddy. Got their security system totally scoped. To get inside, you're gonna have to go through that air vent. All right, I'm going in. And don't forget you got me at the wheel, Sly. All you gotta do is grab the file and get back to the van. We'll do the rest. Just keep that engine running, Murray. I'll be down in no time. Okej. Skończyła się tutaj cutscenka, więc myślę, że mogę tutaj już powiedzieć takie malutkie wprowadzonko. Więc Sly miał dialog między żółwiem Bentleyem oraz... Hey Bentley, I think I'm seeing things. Must be vertigo or something. Can you see those crazy blue lights? Really? I've read about this. Master raccoon thieves are able to sense thieving opportunities, which manifest themselves as unexplainable blue auras. According to my research, all you have to do is get near them and hold down the circle button, and you should perform a super sneaky master thief move. Hold down the circle button near blue auras. I'm on it. Dobra, po raz kolejny tutaj tutorial mi przerwał, więc dobra. W dużym skrócie, Sly jest, jak widzicie, shopem, złodziejskim shopem. I on tutaj miał dialog między dwoma swoimi koleżkami, swoimi tutaj kumplami, przyjaciółmi, whatever. Czyli między Bentleyem Żółwiem oraz Hipciem Mary. I odnośnie szczerze tych dwóch panów to wypowiem się trochę później, ponieważ oni są całkiem interesującymi, że tak powiem, gośćmi.
whatever. I tak, można by powiedzieć, że ten let's play ze Sly'a jest na ślepo. Ogólnie ja w serię Sly'a mało grałem, tak więc jeżeli chodzi o jakieś takie, powiedzmy, ciekawostki czy coś, to jestem tutaj niestety, lekko mówiąc, upośledzony. Aczkolwiek mam pewną historię, która być może jest prawdziwa, znaczy pewnie jest prawdziwa, ponieważ sam polski gamer o tym wspominał w swoim let's playu. Więc akurat historię Sly'a znam. Niektóre postacie też, aczkolwiek, no mówię, no bardzo mało grałem w Sly'a jedynkę, więc tutaj mój komentarz może być, lekko mówiąc, upośledzony. Ale co przed chwilą się dowiedzieliśmy, to to, że kukiem możemy, powiedzmy, w taki sneaky sposób się przemieszczać. Co jest dosyć przydatne, nie powiem, że nie. I tak, wyprzedzę wasze pytanie, będziemy zbierali wszystkie butelki, a przynajmniej będę się starał wszystkie butelki zbierać. Break one of those laser beams and you'll set off the alarms. Not to mention you'll be fried to a crisp. No, tutaj oczywiście Bentley skomentował, że musimy uważać na te lasery, ponieważ jeżeli nadziejemy się na laser, to zostaniemy sfajczeni, coś takiego. Standardowo, że tak powiem, w każdych filmach, kreskówkach czy grach, jak jest motyw z laserem, to wiadomo, że trzeba uważać, ponieważ nie są to przelewki. Więc nic nowego, żeś Bentley tutaj nam nie powiedział. I żeśmy sobie tutaj przy okazji drogę odblokowali, więc nice. Nice job, you're in. Inspector Carmelita Fox's office is behind the red door. Musimy po prostu uważać teraz na Inspektor Carmelita Fox. O której oczywiście tam... That door must be super reinforced, Sly. Maybe there's a way to get around it. Tak, musimy uważać na Inspektor Carmelita Fox, ale oczywiście o niej nie będę tutaj się za bardzo wypowiadał, bo wiem, kim ona jest. Ale nie będę tutaj za bardzo spoilerował, tak więc dla osób, które, powiedzmy, nie wiedzą, to osoby, które wiedzą, proszę nie spoilerować. Tutaj swoją drogą jest całkiem spoko plakat, ponieważ mamy tutaj chyba po prawej właśnie... Nie, to nie jest chyba, czy to jest Carmelita Fox? Szczerze powiedziawszy, to zdjęcie jest tak dziwnie zrobione, że nie jestem w stanie tu powiedzieć, ale jest tutaj jeden z naszych bossów, który jest poszukiwany i co jest zabawne, to to, że władze sobie życzą 100 tysięcy dolarów, jak się go oczywiście znajdzie, tak więc wow. Ale ogólnie co mogę powiedzieć, powiem szczerze, że ten cały budynek i ogólnie cała lokacja mi się bardzo podoba. W fajny sposób jest to zrobione, jak na grę z 2002 roku. Okej. Tutaj widzę, mamy safe i drzwiczki. Ciekawe, czy się drzwiczki odblokują, kiedy ogarniemy safe. Way to go, Sly! This is where Inspector Carmelita Fox stashes all her important files. I hacked into the police security mainframe and discovered this vault's combo. Try dialing in 937. Nice job! You got it! If you come down through the fire escape and head through the parking lot, we'll be waiting in the getaway van. Oczywiście Sly musiał po sobie zostawić swoją wizytówkę, bo jakżeby inaczej. No i udało nam się odblokować save. Nie save, nie zapis gry, tylko save, jak zresztą widzieliście przed chwilą. I dzięki kombinacji 937 zebraliśmy pewną rzecz. I wydaje mi się, że to jest strona Thievius Raccoonus, ponieważ coś opowiem wam po kolejnej cutscence w gierce, która będzie miała miejsce tak czy siak. No i cóż, tutaj nam oczywiście chłopaki pogratulowali, Bentley i Mary. You foolish raccoon, I've caught you red-handed. Ah, Carmelita. I haven't seen you since I gave you the slip in Bombay. Which reminds me, you need to return the Firestone of India to its rightful owners. Uh-huh. And I was gonna give it to you as a little token of my... Hey, you know, that bazooka really brings out the color of your eyes. Very fetching. You think? This pistol packs a paralyzing punch. You ought to try it.
Might snap you out of your crime spree. And give up our little rendezvous? Plenty of time for that once you're safely behind bars. Love to stick around and chat, but I just dropped by to pick up this case file. I think you've had it long enough. Ty, a musimy teraz uciekać przed Carmelitą, dlatego że ona się striggerowała, bo zobaczyła, że żeśmy coś tam podpieprzyli z tego save'u, więc... No nie dziwi mnie trochę jej reakcja, chociaż... Dobra, w sumie może mnie trochę dziwi, dlatego że jako inspektor powinna już dawno Sly'a zaaresztować, a ona się, kurde, łamie w zasadzie własne reguły, nie będę tutaj tego ukrywał. Bo jako inspektor powinna go zaaresztować, a nie naparzać w niego bazuką.